Wciąż obowiązuje stan pogotowia przeciwpowodziowego dla powiatu tczewskiego. W powiecie doszło już do 22 podtopień. Strażacy na bieżąco monitorują sytuację na rzekach. We wtorek 20 lutego poziom Wisły na wodowskazie w Tczewie wyniósł 765 cm, czyli 65 cm powyżej stanu ostrzegawczego. Służby apelują o ostrożność podczas spacerów. Nurt jest bardzo wartki. Dodajmy, że stan alarmowy dla tczewskiego odcinka Wisły to 820 cm.